Zakończył się sezon Gminnej Ligi Piłki Nożnej Orliki 16. Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się na terenie kampingu pod Basztą w Zbąszyńskim Parku Miejskim. W rozgrywkach udział wzięło przeszło 100 uczniów zrzeszonych w 6 zespołach reprezentujących Łomnicę, Nądnię, Strzyżewo, Przyprostynię i Zbąszyń. Celem rozgrywek było wyłonienie najlepszych zespołów i zawodników oraz popularyzacja piłki nożnej i podnoszenie poziomu wyszkolenia piłkarskiego. Obsadę sędziowską stanowili Andrzej Wachowski, Przemysław Antosz i Jan Przątka. Dużo właśnie zawodników z Ligi Orlików trafia do juniorów klubów tutaj ościennych, jak mam na myśli Płomień, Obre. Trafia również do drużyn seniorskich. Ci zawodnicy nie giną, oni po prostu są w chwili osiągnięcia wieku swojego angażowani przez kluby, które wybierają sobie, w których chcą grać i uprawiać tą piłkę nożną dalej, kontynuować przygodę z piłką. Z tego wiadomego powodu, że każda drużyna teraz w klasie okręgowej musi mieć dwóch zawodników młodzieżowych. Także ci zawodnicy są rozchwytywani. Rozegrano 60 meczów w 20 kolejkach na boiskach w Łomnicy, Nądni, Nowym Dworze i Przyprostyni. Zawodnicy strzelili łącznie 506 bramek. Najwięcej zwycięstw, bo aż 18, odnotowała drużyna Błędno-Nądnia i to właśnie ta drużyna zwyciężyła. Na drugim miejscu plasowały się Orliki Obry Zbąszyń, trzecie miejsce zajął Płomień Przyprostynia. Najlepszym strzelcem został Marcin Skrzypczak. Najlepszym bramkarzem został Bartosz Merda, a najlepszym zawodnikiem Adrian Biały. Organizatorem turnieju było Zbąszyńskie Centrum Sportu i Gminna Liga Piłki Nożnej Orliki 16.